Jutro odczuwalna poprawa pogody, nie zabraknie słońca i będzie przyjemnie ciepło, nawet do 18 stopni. Karolina Dobrowolska, dobry wieczór. Jeszcze tylko rano sporo mgieł, a później już tylko słońce. Ten ciepły front atmosferyczny, który przynosił nam opady mrzawki i trochę więcej chmur, odpływa sobie już na wschód. I to, jak na razie, ostatni front nad Polską. To oznacza, że w całym kraju wyżowa słoneczna pogoda. A to w połączeniu z ciepłym powietrzem, które płynie do nas z zachodu i z południowego zachodu, oznacza, że przed nami pogodny i bardzo ciepły, oczywiście jak na połowę marca, weekend. Już w nocy sporo rozpogodzeń. Tylko od Mazur i Podlasia aż po Lubelszczyznę może sobie popadać niewielki deszcz albo mrzawka. W wielu miejscach będą się tworzyć mgły i to będzie noc z lekkim mrozem na Podkarpaciu, w Małopolsce, poza tym maksymalnie nawet do 3 stopni. A poranek to jeszcze sporo mgieł. Jak Państwo widzą, na Suwalszczyźnie niewykluczony symboliczny deszcz, a poza tym już coraz więcej chwil ze słońcem. Popołudnie pogodne w całym kraju, miejscami to i nawet z bezchmurnym niebem, a i temperatura bardzo przyjemna, na zachodzie nawet 16, a i 18 stopni. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie będzie spadać. A i weekend, zwłaszcza sobota, z dużą ilością słońca i to w całym kraju, no i jeszcze cieplej, nawet do 19 stopni. Niedziela słoneczna i tylko na Pomorzu Zachodnim, a później także i na wybrzeżu trochę więcej chmur i przelotny deszcz. A i temperatura, jak widać, bardzo wiosenna, od 14 do 19 stopni. A zatem przed nami jak dotąd najpiękniejszy weekend w tym roku. Miłego wieczoru. Dobranoc.